charyzmatyczna, piękna, utalentowana i nie boi się walczyć o swoje marzenia. Taka jest wokalistka, która dzisiaj odwiedziła nasze studia, a moim i Państwa gościem jest Magdalena Mek-Krzemień. Dziękuję bardzo. Powiedziałam, że wokalistka. Zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Four Bitwosławę. Magda, bardzo się cieszę, że zawitałaś do naszego studia. No i chciałabym zapytać na początek o to, co się zmieniło przez ten prawie miesiąc, od kiedy wygrałaś program. Na początku chciałam podziękować za zaproszenie, za tak piękne przedstawienie mojej osoby. Jest mi niezmiernie miło. Jest mi niezmiernie miło. Jeżeli chodzi o pytanie, wiesz co, jakby ja nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak to szybko mi mija. To jest przede wszystkim ta jedna rzecz, bo ten czas leci jak szalony i tak, zaraz to 3 tygodnie już w zasadzie, niemalże miesiąc. Ale powiem ci, że to są tak intensywne dni, wypełnione naprawdę masą godzin pracy i to moje jakby ludźmi, którymi się otaczam, że nawet po prostu nie zdaję sobie sprawy, że to już są 3 tygodnie, bo faktycznie po tym programie stwierdziłam, że muszę też wziąć pewne sprawy w swoje ręce, jakby zawalczyć o pewne kwestie i no i też jakby sama dużo popracować, więc jakby intensywnie jest u mnie teraz mocno bardzo. Ale rzeczywiście pojawiły się jakieś konkretne propozycje? Tak, sporo dosyć tych propozycji się pojawiło, natomiast ja też chcę dobrze tym wszystkim pokierować, przede wszystkim przemyśleć, już mam przemyślaną całą koncepcję, ale przemyśleć jakby działanie i jak najpełniej to wykorzystać i nie stracić tej szansy, którą dostałam, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że wygrana w programie to na pewno jest jakaś przepustka i to jest świetna rzecz, za którą jestem wdzięczna dla wszystkich widzów, słuchaczy, bo dzięki Wam udało mi się wygrać ten program. Natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że największa, najcięższa praca jest przede mną, aby właśnie wydać album, wydać powoli jakiś singiel, zaskakiwać słuchaczy, a w dobie pandemii nie jest to łatwą rzeczą, dlatego jestem nastawiona na ciężką pracę teraz. No właśnie, a propos tego singla i chciałam zapytać też właśnie o kwestię Twojego udziału w programie. To znaczy było tak, że gdzieś planowałaś sobie, że jeżeli będzie kolejna jakaś taka produkcja, gdzie będziesz mogła się wykazać, to wystąpisz w niej. Czy, no ja wiem, że Ty i tak swoimi drogami rozwijasz się, tak? I przecież nawet dowodem jest Twój singiel Światło, który powstał z wytwórnią Kajaks. Dokładnie tak. Mhm. No właśnie, czy to jest tak, że te dwie rzeczy jakby były ze sobą w jakiś sposób powiązane? W żadnym stopniu i to było całkowicie przez przypadek, bo ja już jestem jakby w projekcie My Name is New, wytwórni Kajaks od 2 lat poprzez single Zoja, który robiłam z DJ Berka, którego pozdrawiam serdecznie, też tutaj lokalny artysta, świetnie działający. I właśnie przez Zoję dostałam się do wytwórni Kajaks, nie stricte do wytwórni, tylko do projektu, który działa pod tą wytwórnią. Więc to jeszcze nie jest taka sytuacja kontraktowa, natomiast taka jakby licencyjna umowa na utwór, ale ten projekt też umożliwia bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim jakby otwiera ścieżki na różne jakieś koncerty online i taki też koncert w dobie pandemii. Dzięki właśnie projektowi My Name is New udało mi się zagrać w Arenie Gliwice, co było świetnym doświadczeniem. Natomiast jakby jeżeli chodzi o potem późniejsze sytuacje, no to program został zawieszony z uwagi na tą pandemię i ja byłam zasmucona okrutnie tym faktem, no bo przyznam szczerze, że formuła mi się tego programu podobała, to, że tam naprawdę sami najlepsi wokaliści idą. I miałam taką nadzieję, aby ten program wrócił, bo odcinki już były nakręcone, a nie wyemitowane. I ja nie mogłam nikomu nic powiedzieć przez ponad pół roku, że ja w ogóle biorę w czymś takim udział. A też dla mnie to była bardzo fajna rzecz jakby do pokazania się, bo nie ukrywam, że możliwość pokazania się po 3 latach po The Voice of Poland, no to było takim jakby fajnym czasem, aby właśnie przypomnieć o sobie dla tych wszystkich ludzi, którzy kojarzą cię z The Voice of Poland, ale ten czas leci nieubłagalnie, te 3 lata to już się zaczęły robić troszkę dłuższe. Więc w idealnym czasie po prostu stwierdziłam, że to by się fajnie zgrało o jakby zasygnalizowaniu, że ja jestem, że coś tam sobie działam. I nie ukrywam, że te 3 lata jakby też bardzo mocno rozwinęły mnie. Ja zresztą jakby sama zauważyłam w sobie taką przemianę, jeżeli chodzi o artystka, to jest dla mnie za duże słowo, o osobę po prostu. I byłam taka po prostu już sfokusowana nad tymi swoimi rzeczami. Wiedziałam, jak chciałabym na przykład wyglądać, jak chciałabym być ubrana, co chciałabym śpiewać. To już było takie określone bardzo.
ja się cieszyłam, że mam taką możliwość właśnie przez program The Four pokazać się właśnie od takiej strony już konkretnej, że to wszystko jest spójne, że ja naprawdę myślałam nad tym te 3 lata, że na to wszystko ciężko pracowałam, aby zaprezentować się finalnie w taki, a nie inny sposób. Zresztą oczywiście tutaj muszę nadmienić, że nad wizerunkiem moim pracowałam wraz z Bartoszem Satorą, którego serdecznie pozdrawiam. I Bartek każdy mój wizerunek, każdą moją stylizację bardzo poważnie przemyślał. I jakby to było wszystko poprowadzone tak, jak powinno pójść. I też bardzo chciałam podziękować Telewizji Polsat i całej produkcji, że wyrazili zgodę na to, aby Bartek mnie tam też wspierał jakby wizualnie. No bo tam jakby mieliśmy wszystko zapewnione. Też byli styliści, którzy o nas dbali, którzy chcieli nas ubierać, ale też ukłony w ich stronę, że byli na tyle jakby wyrozumiali, że jakby chciałabym iść swoim stylem. No i też Bartek mnie w tym wszystkim wspierał. Dlatego to naprawdę bałam się udziału w tym programie, bo nie wiedziałam, czy sobie nie strzelę w kolano. Różnie to może być. Tym bardziej znając formułę tego programu i wiedząc o tym, jak naprawdę zacni wokaliści w nim występują, bałam się po prostu tego, żeby nie zawieść ludzi i różnie może być. Zdawałam sobie z tego sprawę, że może się noga potknąć i po prostu no nie mam na to wpływu na niektóre rzeczy, więc trzeba było zaryzykować. Stwierdziłam, że no muszę to zrobić, bo to jest świetna okazja do tego, aby przypomnieć o sobie i się jakby zaprezentować, więc dużo mnie to stresu kosztowało, ale jak widać opłaciło się. Jeżeli się stresowałaś, to nie było to widoczne, natomiast było widoczne to, tak mi się wydaje, zwłaszcza twoja reakcja, kiedy okazało się, że wygrałaś, że rzeczywiście to jest ten moment, no to, że jesteś bardzo samą emocjonalną. I tutaj chciałabym też zapytać właśnie cię o twój wizerunek, to znaczy z jednej strony sprawiasz wrażenie osoby pewnej siebie bardzo na scenie, która wie czego chce, która ma mocny charakter, a z drugiej strony na przykład twój singiel światło pokazuje, że jesteś bardzo emocjonalną osobą. Tak, i dziękuję, że to zauważyłaś, bo faktycznie tak jest. Ja mam problem z pewnością siebie, z wiarą w siebie i ja zawsze nad tym pracuję. I faktycznie to jest dla mnie długa ścieżka do tego, aby gdzieś tam próbować walczyć z własnymi demonami różnymi. I to dla mnie było duże wyzwanie, aby stanąć na scenie The Four i zawalczyć o swoje marzenia. Poza tym też warto nadmienić, że ja naprawdę się czułam na przegranej pozycji. Ja jakby już na próbach, gdzie mi nie do końca szło tak, jakbym chciała, spisałam się na straty. Dla mnie było najważniejsze to, aby wyjść, zaśpiewać chociaż pierwszy utwór, zaśpiewać go dobrze, mieć fajną pamiątkę na YouTubie, w telewizji. I to było moje założenie. Ja byłam przekonana, że ja odpadnę po tym pierwszym utworze. Zresztą po tym, jak już Sabina Jeszka wyszła, myślę, no to na bank tak się stanie. Więc to, co się w ogóle już potem działo, to dla mnie było kompletnie nieprzewidywalne. I to też jakby ta wiara w siebie. Ja kompletnie nie przewidywałam takiego scenariusza, więc te moje reakcje wszystkie były autentyczne. Bez żadnego grama ściemy. Ja naprawdę tam po prostu emocje we mnie tak buzowały, że nie jestem w stanie nawet odtworzyć tego wszystkiego. Mam takie flashbacki. Bo po prostu byłam w takim szoku i w takich, wiesz, emocjach, że nie pamiętam niektórych niuansów po prostu. A jak to wygląda właśnie na scenie? To znaczy, wspieraliście się, czy jednak na tym poziomie już jest no, rywalizacja, no bo każdy wiadomo co walczy? Powiem ci, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, no bo głównie jakby myśmy mieli ze sobą kontakt już w trakcie nagrywek, w trakcie jakby prób generalnych, myśmy się bardzo zaprzyjaźnili wszyscy, więc tutaj był taki wspólny, fajny vibe. Zresztą mieliśmy opening, czyli wspólny utwór, który śpiewaliśmy razem, nad którym pracowaliśmy. I jakby zaprzyjaźniliśmy się naprawdę, to była taka fajna relacja, ale widać już było, że każdy się stresował i to napięcie gdzieś tam się każdemu już udzielało. Im bliżej tego finału, tym naprawdę emocje sięgały zenitu. I każdy gdzieś tam po prostu wolał się zamknąć w swojej garderobie i przeczekać ten moment, gdzieś tam się też wyciszyć. No bo było dużo tych emocji, ale faktycznie każdy z nas sobie kibicował i się wspieraliśmy wzajemnie. Więc to była naprawdę zdrowa, fajna relacja. A co było dla ciebie ważniejsze albo może co bardziej było dla ciebie stresujące? Werdykt jury czy jednak opinia, ocena publiczności? Ja za każdym razem stresuję się każdą opinią i dla mnie i werdykt jury, i werdykt publiczności, i widzów, słuchaczy przed telewizorami jest dla mnie tak samo ważny i nie rozdzielałabym tego, bo uważam, że każdy po prostu słuchacz jest dla mnie najważniejszy, bez względu jakby na osiągnięte jakieś tam zawodowe szczyty.
po prostu słuchacz i wiesz, i ja nigdy tego nie rozdzielałam i każdego jakby darzę z szacunkiem, dziękuję mu za to, że mnie oglądał, że chciał na mnie zagłosować. Dlatego zawsze liczę się z każdym zdaniem. Staram się nie czytać komentarzy, bo mnie to bardzo deprymuje. Chociaż parę osób mi mówiło, że właśnie bardzo fajne są komentarze, nie przejmuj się. Ja mówię, to dobrze, że są fajne, ale ja tak wolę po prostu sobie tego nie czytać, bo na mnie to też bardzo mocno wpływa, a też sobie chcę działać i tworzyć jakby w spokoju wewnętrznym, a nie żeby sugerować się, bo wiesz jak jest, przeczytasz 80 super ekstra opinii, jedną tą taką złą. I to nieważne, że przeczytałaś 80 super ekstra, tylko tą jedną przeczytałaś. Więc ja już z doświadczenia wiem, że to nie wpływało na mnie dobrze i trzeba robić swoje, bez względu na wszystko. Jeżeli ma się do tego intuicję, czuje się to na maksa, to trzeba iść za głosem serca i intuicji. No właśnie, natomiast właśnie jeżeli mówisz o tych komentarzach i tak dalej, to zapewne, no, kiedy już był werdykt, czy w ogóle kiedy byłaś na scenie, to zapewne czułaś takie wsparcie od osób i to nie chodzi mi o rodzinę tylko, ale na pewno od osób, które no, słuchają Cię regularnie. Tak, zdecydowanie. Ja z tego miejsca też pragnę podziękować wszystkim, którzy pisali do mnie, którzy głosowali na mnie, bo to jest naprawdę budujące, że mam już taką fajną grupę osób wsparcia, którzy trzymali za mnie kciuki naprawdę szczerze i ja jestem im bardzo za to wdzięczna i to jest naprawdę budujące, bo wychodząc na tą scenę wiesz o tym, że to też robisz dla tych ludzi, po to tutaj jesteś, że chcesz coś przekazać poprzez dźwięk i wiesz o tym, że masz w nich wsparcie i to też było super. Chciałabym jeszcze wrócić do singla Światło, o którym już rozmawiamy. Jakby on jest ważny, tak, dla Ciebie zapewne. Dlatego on cały czas będzie się tutaj gdzieś przebijał i przewijał. A konkretnie o współpracy z Tomaszem Ciachorowskim. Jak ona wygląda, jak to w ogóle się stało, że wpadł się taki pomysł? Tak, z Tomaszem Ciachorowskim była taka sytuacja. Serdecznie pozdrawiam Tomka, to jest świetny, profesjonalny, cudowny artysta, którego uwielbiam. A do współpracy doszło oczywiście takim standardowym schemacie moim, czyli Bartosz Satora. On się przewija w moim życiu prawie cały czas. Bartek wpadł na pomysł, słuchaj Meg, wiesz co, zaprosimy jakiegoś aktora do tego przedsięwzięcia, to będzie, wiesz, fajne i jakąś aktorkę. Więc takie było założenie, że po prostu para aktorów odgrywa jakiś tam scenariusz, który Bartek wymyślił. No i jakiego aktora teraz? Więc szukaliśmy, ale w międzyczasie ja oczywiście odezwałam się do Martina Ficza, ten, który był ze mną w The Four, ten taki fajny, z fajnymi włoskami blond, który reprezentował zresztą Polskę na Eurowizji. Martin, pozdrawiam Cię serdecznie. Martin jest aktorem i dubbinguje również większość bajek, czego może sporo osób nie wiedzieć, bo to jest faktycznie bardzo barwna postać, jeżeli chodzi o sfery aktorskie. I on akurat Tomka zna i mówi, wiesz co, Mek, ja zagadam do Tomka, ale myślę, że nie będzie problemu. No i tak też się stało, ja zadzwoniłam już bezpośrednio do Tomka, mając telefon od Martina. Zapytałam się, a Tomek oczywiście nie ma problemu jak najbardziej, więc ja byłam w naprawdę ciężkim szoku, że zechciał po prostu zaangażować się w ten projekt, a zaangażował się naprawdę na 200%. No i tak jak mówię, pierwotnie miała być artystka, aktorka, która zagra z Tomkiem, a w międzyczasie, jak już się okazało, że Tomek się zgodził, no to Bartek mówi, słuchaj Mek, to jest dla Ciebie szansa, by wykazać się aktorsko, może spróbujesz. I ja miałam dużo obiekcji. No bo faktycznie jestem kompletnym laikiem w tych tematach. Bartek też tam sobie przewidział różne sceny, więc ja po prostu byłam sparaliżowana jego wizją. Natomiast jakby już na planie okazało się, że Tomek ma w sobie tyle pozytywnych emocji, jest naprawdę profesjonalistą na najwyższym poziomie, rozluźnił jakby całą atmosferę i to po prostu przyszło tak naturalnie, więc za to mu dziękuję, bo to dzięki niemu to wszystko jakby tak sprawnie poszło. A czy możemy spodziewać się kontynuacji i przede wszystkim gdzie będziemy mogli Cię teraz zobaczyć? Bo z jednej strony mamy czas pandemii, ale tak jak wspomniałaś na początku, no już podjęłaś pewne kroki, które są następstwem tej wygranej. Dokładnie tak, więc na pewno po nowym roku będą fajne rzeczy się działy, na pewno będzie jakiś singiel, może z kimś, może nie. Za bardzo tutaj też nie chcę uzewnętrzniać się ze swoimi planami, bo to wiadomo jak jest, więc wolę gdzieś tam trzymać pewne rzeczy w sobie i planować to powolutku, małymi krokami. Natomiast na pewno z mojej strony będzie to singiel, nad którym już teraz zaczęliśmy pracować. Trwają rozmowy gdzieś tam na różnych podłożach, więc z pewnością będę chciała się podzielić ze słuchaczami muzyczną, czymś fajnym muzycznym już niebawem, po nowym roku. To czego możemy Ci życzyć w takim razie? Dużo cierpliwości, szczęścia i zdrowia.
To w takim razie trzymamy bardzo mocno kciuki za powodzenie Twojego projektu, a moim i Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Myk-Krzemień, wokalistka, artystka, zwyciężczyni programu The Forbeat. Twoją sławę. Dziękuję bardzo.